Siemanko, witajcie na kanale Git. Dzisiaj z Wami Jacek. I Burzyk, cześć. Przetestujemy dla Was głośniki zasilane z USB Natek Panther 2.0. Pamiętacie jeszcze głośniczki Natek Lynx 2.0, które testowaliśmy jakiś czas temu? Oto ich nieco tańszy odpowiednik, chociaż może to zabrzmieć niewiarygodnie, ale tak, te głośniczki będą jeszcze odrobinę tańsze. Tańszy i bardziej klasyczny, ale do wyglądu przejdziemy za chwilkę. Pudełeczko bardzo podobne do Lynxów, to prawda. Niebiesko-czarne z wizualizacją, podstawowe informacje, tak więc większość znajdziemy na pudełku, a w środku znalazły się właśnie te dwa głośniczki, kabel oczywiście przymocowany na stałe. Taki łączony USB i jack. USB zasilające, no i jack do audio. Zanim przejdziemy do samych głośniczków, zacznijmy od kabla o długości 1,5 metra. Tak, cały ma 1,5 metra, natomiast ta część rozdzielana. Około metra możemy głośniczki od siebie odstawić do potencjometra. No i tu właśnie zauważyłem pierwszą nieścisłość, jeśli chodzi o pudełko, a instrukcję, bo w instrukcji mamy napisane, że kabel ma długość 1,80 m, a głośniki możemy od siebie odstawić na około 1,5 metra. No, na pudełku było już to dobrze napisane. No to prawda. I ten sam system przewodów, czyli one przy pierwszym użytkowaniu są sklejone, jakby złączone w ładną parę. Jeśli komuś akurat cała długość nie będzie potrzebna, to może sobie rozpiąć ich tyle, ile potrzeba. Podobnie ta część USB jackowa, ona też, jeśli macie akurat blisko siebie port USB, znaczy gniazdo USB i slot słuchawkowy, slot głośnikowy, to nie musicie całego rozrywać. A jak już go rozerwiecie, no to on już nie wróci do takiej postaci, jakiej jest tutaj. Dokładnie. A jeśli chodzi o same kolumienki, to wymiary jednej to 7,6 na 8,8 na 14,7 cm. Jedna waży w okolicach 315 gramów. Tak, tak. No są naprawdę leciutkie, wykonane z jakiejś takiej płytyki. Tak, jest to, według producenta jest to płyta MDF. Na froncie znalazła się metalowa maskownica, co mnie zaskoczyło, szczerze przyznam. Z takim naklejonym logo Natek. No właśnie, no i to jest jedyna rzecz, która mi się nie podoba, bo mogła być troszeczkę mniejsza, nie rzucać się tak bardzo w oczy. Bo tu już mamy taką klasyczną stylistykę. W Lynxach była taka bardziej, że tak powiem, futurystyczna, bo one były plastikowe, miały przetworniki, membrany z boku. Tutaj jest wszystko zasłonięte tą kratownicą, trochę bezpieczniej, no i tak jak mówisz, bardziej stanowany wygląd. Ta płyta w takiej jakby fakturze, jak kiedyś regały były. Ja miałem taki czarny regał w domu, dokładnie w takim samym jakby stylizowanym na prawdziwe drewno, takie sęki czy... Brakuje z przodu jeszcze tylko szkła, żeby kieliszki wsadzić. Tak, gablotka jak by była. Tak, i meble ścianka jak u Domana w pokoju. Tak jest. Krawędzie są całkowicie gładkie z każdej strony, nie ma tutaj absolutnie nic, natomiast na tyłach znalazły się dwa malutkie bas refleksy. No i kabel wychodzący ze ścianki. Tak, fajnie, całkiem naprawdę stylistycznie to jest wszystko dobrane. Na dole cztery gumowe nóżki. No, takie naklejki raczej jakby. No, takie jak naklejasz na regał właśnie. O, o, o! Filcowe naklejki. Dokładnie, te głośniki są głośnikami meblowymi, można spokojnie by rzec, ale te gumki naprawdę nieźle się sprawują. One spokojnie te lekkie głośniczki utrzymają w miejscu. To na co ja bym chciał zwrócić uwagę, to one są wykończone jak naprawdę dobre meble. Tutaj pasują do siebie idealnie, tak, co do milimetra. Tak, charakterystyka niby tych zwojów i włókien drewnianych pasuje do siebie. No, nawet się idealnie nakładają, dokładnie, jakby były z jednej płyty ścięte dwa. No i to jest, myślę, duży plus, bo estetycznie wyglądają. Jeśli tylko komuś pasuje taki klasyczny wygląd, to nie będzie, myślę, zawiedziony. Nie ma tu nigdzie żadnych zadrapań, żadnych otarć, nie widać nigdzie kleju. Kurde, naprawdę początek całkiem niezły. W każdej kolumience znalazł się 3-watowy przetwornik, 2,5-calowy, o paśmie przenoszenia od 100 do 18 kHz. No tak, tu przynajmniej producent nie oszukuje aż tak bardzo, bo jak widzę w takich głośniczkach pasmo przenoszenia od 20 Hz, to trochę się uśmiecham, skąd tam taki bas ma się wydobyć. No ale tu te 100 Hz powiedzmy, że jest jakkolwiek wiarygodniejsze. Dokładnie, impedancja na poziomie 4 ohmów. No i to by było ze specyfikacji wszystko. Tak jest, no 4 ohmy, bo tutaj wiadomo, większość to będzie zasilała ten po prostu, nawet z powerbanka zaczną grać i też da radę, chociaż będzie wówczas troszeczkę niższa głośność, może trochę gorsza jakość, ale da radę, będzie działało, co sobie też potem jakoś tam zaprezentujemy. No a pod samym USB-kiem już pełnia możliwości tych głośników będzie dostępna. Zostaje ukazana. No dokładnie, i co? I podepinamy je, podepinamy. Oczywiście. Już pod pachy wyciąga laptopa marki nieznanej, uruchomiony. Konfiguracji żadnej w zasadzie nie ma. Podpinamy USB-ka, podpinamy
jacka i głośniki są gotowe do pracy. Na potencjometrze jest regulacja głośności, ale włączenia, wyłączenia nie ma. Może rozstawmy je tak już, laptopa dajmy na środku, tak jak mniej więcej będzie to wyglądało u naszych widzów. Cyk. Oczywiście w głośniczkach jest stereo, natomiast nie pamiętam na chwilę obecną, który to jest prawy, no, który to jest lewy. No właśnie, chyba niestety nie brakuje jest, tego opisania. Nie jest oznaczone, więc trzeba po prostu na słuch sobie to sprawdzić. Prawdopodobnie obstawiam, że z naklejką będzie prawy. Zaraz zobaczymy. Dobra, na razie do widzów. No i oczywiście miałem rację. Lewy. Nie, Heuse Remix to było. A to ten. O. O. Czekaj, te kabelki jakoś tak ułóżmy, żeby się nie rzucały w oczy. O. Czy widać wszystko w kadrze? Jeszcze może? Bo to będzie króciutki test, więc może chociaż dwie piosenki zaliczmy. To klasycznie. A ta nowa, której słuchaliśmy na Party Boxie? Nie pamiętam, panie Danielu. Włączę Shadow. Mendum. Jak? Mendum. Mendum to się odzywa za tego. Elysium Mendum. Za kamerę. O, mamy, dobra, Mendum jest. Tu będzie trochę wokalu chyba, jeśli dobrze pamiętam. Dajmy trochę głośniej. You've gotta know that this ain't living, but we could run. Może bardziej mi się podobało, jak stały tyłem do nas. Nie wiem, czy też odniosłeś takie wrażenie. Jakoś więcej tego basu do nas docierało. Ale mimo wszystko uważam... No właśnie, zacznijmy od tego. Najpierw podpięliśmy te głośniczki do innego laptopa innej marki, który troszeczkę już lat ma i trochę jest awaryjny. Może faktycznie miał gorszą, słabszą kartę dźwiękową i problem z gniazdem. I tam brzmiały fatalnie. Naprawdę harczały na maksa potężnie i na niższych głośnościach też nie brzmiało to za dobrze. Po przełączeniu się na tę stację roboczą jest zupełnie inna jakość dźwięku, więc miejcie to na uwadze, że czasem wasze źródło dźwięku też może mieć duży wpływ na odbiór tego, co słyszycie z głośników. Tak, z telefonu podpiętego do power, z głośniczków podpiętych do powerbanka podłączonych do telefonów grały ładnie, natomiast było dość cicho. Ciszej, No ale tutaj już jest naprawdę spoko. Uważam, że jak za taką cenę, do której zaraz sobie dojdziemy, to jest naprawdę dobra jakość dźwięku. Tak, jest bardzo głośno również, bo na... Niskie tony się wychodzą naprzód. Wysokie. Przepraszam, wysokie tony wychodzą. Tak, mierzyliśmy przed testem, było to w okolicach 99-100 dB, więc naprawdę bardzo dużo jak na takie maleństwo, ale dokładnie to samo było w przypadku Linksów, gdzie te wysokie tony podbijały ten wynik. No ja muszę przyznać, że no może scena nie jest fantastyczna, nie usłyszymy wszystkich instrumentów, oczywiście, ale na pewno usłyszymy więcej niż mielibyśmy usłyszeć z głośników w laptopie. Nawet dobrych laptopów. Ta scena będzie... szersza, no bo tak, możemy sobie rozstawić sobie głośniczki. Oczywiście. Będzie przyjemniejsza dla ucha, tak więc czy do oglądania filmów, do prezentacji, czy nawet do jakichś prostych gier singlowych, casualowych. Do projektora, do telewizora. Będą świetnie się spełniały swoją rolę, więc absolutnie ja nie mogę im nic zarzucić, bo podobają mi się z wyglądu, bardziej podobają mi się te klasyczne, aniżeli Linksy, te bardziej futurystyczne. Gustu. Oczywiście tu nie ma co dyskutować, bo każdy ma swój. Tak.
Jeśli chodzi o jakość dźwięku, no to jest w zasadzie bardzo podobnie jak z Linksami. Tamte chyba, wydaje mi się, że były troszeczkę głośno, bo chyba nawet powyżej 100 dB. Ciut może było głośniej. No na maksymalnej głośności nie jest to piękne, wybitne i przyjemne dla ucha, bo tak. Harczą bas staje się dużo bardziej pudełkowy, aniżeli na niższych głośnościach. Tak, ale wystarczy kilka poziomów niżej zjechać i już robi się naprawdę fajnie. Tak, ja osobiście mam je wpięte do swojego peceta w domu, na którym gram, nic słucham więcej ci nie montuję. Potrzeba na do codziennej pracy i gry. Absolutnie nic więcej nie jest mi potrzebne, jeśli chodzi o głośniki. Mm-hmm. Bo słuchawki wiadomo, no, że lubię mieć trochę wyższej jakości, tak więc słuchawki są do grania w gry e-sportowe, te zaś natomiast te służą do gier typu Lego, które ostatnio nakupowałem troszeczkę. I super, tam sobie radzą. Na pewno w zupełności wystarczą. Ja bym jeszcze dodał, że to są super głośniki. Jeśli macie starą meblościankę w czarnym kolorze i chcielibyście je zamaskować, to nie będzie ich w ogóle widać. Nie, będzie się tam gdzieś muzyka wydobywała tak, z meblościanki. Ja mam grający regał, dokładnie. Ale powiedz tak. mi, ile to kosztują. Linksy kosztowały niespełna 40 zł, a to są jeszcze tańsze, bo już dostaniemy je w cenie 28 zł. No i uważam, że naprawdę, jeśli albo macie zepsute wasze podstawowe jakiś system audio i szukacie czegoś na szybko zamiennie, czy nie macie w ogóle dobrych głośników, tylko korzystacie z laptopa, czy z głośnika projektorowego, które też z reguły są kompletnie bez szału, to te głośniczki zupełnie odmienią brzmienie, bo czy lektor w filmach, czy jakieś podstawowe efekty dźwiękowe mocniejsze, naprawdę nabierają tutaj życia i głębi w porównaniu do takich płaskich zestawów, jak są właśnie instalowane w tego typu sprzętach. Ja bym się przyczepił tylko do jednego, znowu do niezbyt ładnego potencjometru, który jest plastikowy, no funkcjonalny jako tak, ale jest strasznie duży. Tak, można się do tego przyczepić, natomiast mi on nie przeszkadza, bo ja go mam za biurkiem, wisi sobie pod biurkiem, gdzie go nie widzę. Ale wtedy już nie podgłośnisz, nie przyciszysz, a mogłoby być sterowanie, małe sterowanko tutaj, potencjometr gdzieś przy samych głośniczkach. Ale to już nie byłoby tego klasycznego designu. No to też prawda. Coś za coś. No w każdym razie naprawdę w tej cenie to ciężko się jakoś na poważnie ich czepiać, bo to jest żadna cena. No 28 zł to nawet jak się kabel zepsuje czy coś, idziemy do sklepu i kupujecie sobie drugie. A możecie sobie wziąć i do powerbanka i na dworze też wam pograją. Pfo. Naprawdę spoko propozycje. Ty na taki, w tych takich najtańszych segmentach to głośników nie było, że dają sobie radę. Aha, przepinasz, dobra. Przepnę je do powerbanka. Żeby nie było. No i pokaż za kadrem, że jest powerbanka. Jest jakim ciężkim, myślałem, że go trzymasz. Działa. Ciut ciszej, ale wciąż nieźle. Akurat się utwór kończy. Ostatni raz. Co, nie jesteś nie, no. Ładnie. No to nic, pozostaje im przybić. Jest git. No, zdecydowanie. Super. A z wami dzisiaj Burzyk i Adrian. Do zobaczenia w następnych testach. Jest git.